zatrzymajcie się i posłuchajcie. Jesteśmy tutaj dla was w każdy piątek o tej godzinie. Jesteśmy tutaj po to, aby wam powiedzieć Ewangelię, bo Ewangelia wciąż jest taka sama. Ona się nie zmieniła. Chcę wam powiedzieć o Jezusie Chrystusie. Chcę w was zasiać wiarę w Jezusa Chrystusa. W 2015 roku doświadczyłem żywego Boga. Doświadczyłem Jezusa. Kochani, i ja się z nim spotkałem w duchu. Spotkałem się z nim w duchu. Od małego byłem wychowywany i wierzyłem w Boga. Ale wiecie co? Nigdy go nie poznałem osobiście i nie doświadczyłem go, jego mocy, jego łaski. To tak jak się mówi, że znasz piłkarza tylko z telewizora, ale nie poznałeś go osobiście. Tak samo jest z Bogiem. Możesz dużo o nim wiedzieć, ale czy ty spotkałeś się z nim twarzą w twarz? I ja w 2015 roku spotkałem się z Jezusem Chrystusem w moim pokoju. Byłem naćpany. Od małego wychowywałem się w rodzinie katolickiej. Wychowałem się bez ojca. I w moim sercu pojawiała się pustka, którą gdy dorastałem, zacząłem ją wypełniać. Alkoholem, narkotykami, seksem, pornografią, masturbacją. Najgorszymi rzeczami, jakie są tutaj na tej ziemi. Bo ta ziemia jest skażona. Ale wtedy, gdy ja schodziłem z pokoju w pokoju, gdy umierałem, bo przedawkowałem, zawołałem ze szczerego serca do Jezusa. Powiedziałem: Jezus, jeżeli ty żyjesz, jeżeli ty istniejesz w ogóle, to objaw mi się, ogarnij moje życie, bo ja już tak nie chcę żyć dalej. Bo tą pustkę, którą wypełniam podróbkami, ona nie zostaje wypełniana. Ja chcę doświadczyć ukojenia, miłości, bezpieczeństwa, akceptacji. I właśnie wtedy do pokoju wjechał Jezus. Wyciągnął do mnie dłoń i powiedział: Damian, ja ciebie kocham. Damian, ja ciebie już takiego nie zostawię. Poczułem miłość, której nigdy nie doświadczyłem. Możesz być z dobrej rodziny, dobrze wychowany, ale nie doświadczysz takiej miłości, jak się spotka z żywym Bogiem, z Jezusem. Bo to jest prawdziwa miłość. I Jezus jest drogą, jest prawdą i jest życiem. I ja właśnie wtedy w pokoju padłem na kolana, zacząłem płakać, bo tak mnie dotknął Duch Święty. Zacząłem pokutować z mojego starego życia, z grzechu, bo moje stare życie było jednym wielkim grzechem. A Słowo Boże mówi, że karą za grzech jest śmierć. Jest śmierć. I tak funkcjonowałem, że ja byłem odwrócony do Boga plecami. To ja byłem odwrócony. Byłem egoistą. 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Wszystko brałem. Jeździłem po Polsce na imprezy techno. Jeździłem po burdelach. Byłem dealerem narkotyków. 2-krotnie miałem wypadek samochodowy, bo byłem naćpany. Ale wtedy, gdy ja się spotkałem z Jezusem, ja zacząłem pokutować i diametralnie moje życie się zmieniło o 180 stopni, bo ja się spotkałem ze świętą osobą i Jezus jest święty. I narodziłem się z Bożego Ducha. Jego Święty Duch mnie wypełnił od wewnątrz, na zewnątrz. A w tym kraju od małego nam wpajano nam religię, że trzeba być dobrym człowiekiem, trzeba sobie zasłużyć, aby iść do nieba. To jest kłamstwo. Poznałem Boga, Boga łaski, że gdy przyszedłem do Niego naćpany i brudny, zawołałem, to On do mnie przyszedł i mi wybaczył i powiedział mi, że umarł za mnie na krzyżu, za wszystkie grzechy, za patologiczne sprawy. Wziął wszystko na siebie i Jego święta krew mnie oczyściła.
mnie obmyła i dziś jestem czysty i jestem święty. Święty Duch chce dziś w Tobie zamieszkać. Jezus chce w Tobie dziś zamieszkać. Wystarczy przez prosty akt wiary, ze szczerego serca zawołasz do Jezusa, że chcesz Go poznać, że chcesz się z Nim spotkać, że chcesz doświadczyć tego, co ja doświadczyłem. Bo to, co ja mówię, to jest prawda. I dzisiaj ja kładę przed Tobą życie i śmierć. I to Ty decydujesz, którą drogą pójdziesz. Ale powiem Ci jedno, wybierz życie, abyś żył. I Jezus jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. On jest mostem do tatusia. To On objawił nam Boga Ojca. To On objawił tatusia. On przyszedł do sierot. Ja dawniej byłem sierotą. Byłem odrzuconym człowiekiem. Byłem w domu dziecka. Przez to zawinąłem się do innej szkoły, bo mi było wstyd. A Jezus mnie wyswobodził z tego. On do głębi dotarł, do tych ran. On je wyleczył. On je uzdrowił. I dzisiaj w wolności i w swobodzie tutaj stoję. I Ci mówię o tych rzeczach, że Jezus Chrystus żyje i wyswobadza. Byłem osobą, że nosiłem maski. Udawałem kozaka, a w środku nim nie byłem. I tak samo i dziś jest z Tobą. Chodzisz. Udajesz twardziela. A w głębi serca jesteś martwy. I po nocach płaczesz. I szukasz. I próbujesz wypełnić właśnie tą pustkę, którą masz w sercu. I Jezus dziś chce wypełnić tą pustkę. Chce Cię uwolnić z ducha sierocego, z odrzucenia, bo On to wszystko wziął na krzyż. A po 3 dniach On zmartwychwstał i On żyje. Jego Święty Duch, gdy Cię wypełni, to i sam Jezus, sam Bóg będzie chodził w Twoim ciele. I będziesz uzdrawiał, będziesz wypędzał demony. I Jezus Chrystus nie jest religią. Nie jest religią. On tutaj przyszedł opalić religię. Ludzie religijni wydali Go na krzyż. Wydali Go na krzyż. Ja tutaj dziś stoję. Ja Ci mówię o Jezusie, o żywym Bogu, a Ty jesteś do mnie wrogo nastawiony. Pytanie czego? Podnosi się w Tobie to, bo jesteś religijny. Poznaj Jezusa. Doświadcz Jego miłości, akceptacji i bezpieczeństwa. Ale musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się na nowo, aby ta relacja została odnowiona z żywym Bogiem. Bo jeżeli nie masz w sobie Ducha Świętego i jesteś martwy i możesz sobie chodzić do kościoła, co niedziela sobie, nie wiem, odmawiać pacierz, ale to jest na marne, bo dalej czujesz, że coś jest nie tak, że coś jest nie tak. I dalej szukasz. A kto szuka, ten znajduje. I właśnie dziś ja tutaj stoję i wyswobadzam te słowa właśnie do tej osoby, która tego szuka w głębi serca. To jest właśnie ta odpowiedź. I Jezus jest odpowiedzią. I Jezus jest odpowiedzią do tego, czego szukasz. Jezus chce Cię dziś wypełnić swoim duchem. Przyjdź. Zatrzymaj się, posłuchaj świadectw ludzi, którzy również doświadczyli Jezusa, żywego Boga. Nie byli oni może narkomanami. Nie byli. Ale każdy ma osobiste spotkanie z Jezusem. Jesteśmy ludźmi, którzy narodzili się z Bożego Ducha. Jesteśmy kościołem ewangelicznym, kościołem chrześcijan. Pełnej Ewangelii. Jeżeli chcesz Jezusa, to przyjdź, przyprowadzę Cię do Niego. Pomodlę się o Ciebie
Jeżeli w twoim sercu jest niepokój, lęk, jakieś patologie, jesteś zniewolony, to położę ręce i Duch Święty, Jego Boży ogień przeniknie cię i doświadczysz mocy z nieba i jutro już będziesz inną osobą. Będziesz inną osobą i będziesz miał relację z żywym Bogiem. Zapraszam cię, przyjdź, zrzuć maskę, przyznaj się do błędu, przyznaj się do grzechu, że żyłeś bez Boga, że żyłeś bez Jezusa, że funkcjonowałeś, swoją drogą sobie chodziłeś. Musisz się do tego przyznać, ale musisz się to zrodzić w twoim sercu. Czy ty tego pragniesz? Czy ty tego pragniesz? Zapraszam cię. Posłuchaj osób, które też będą głosiły. Hallelujah!